To są ludzie, którzy umieją to robić z powodzeniem samodzielnie, znają kogoś, kto to umie robić i zrobi im to za darmo, albo to są mega duże firmy, których koszt biura rachunkowego znacząco przewyższa koszt zatrudnienia księgowego, księgowej na etacie. Nawet jeśli by miał jakąś podstawową wiedzę, to by tych wszystkich szkolnych błędów nie popełnił. Czyli umiałby zweryfikować to, że ten program zrobił coś za niego, ale nie do końca dobrze i trzeba to poprawić, bo tak jest właśnie w większości przypadków tych. Więc tutaj też zadbajmy o ten limit. Jeśli są faktycznie wskazane te podwyżki, to zadbajmy, żeby one były w jakiś rozsądny sposób i żeby była jasna deklaracja, słuchajcie, podwyża nie więcej niż na przykład... Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami Przygód Przedsiębiorców są Loża Kapitalistów. Dołącz do zamkniętej społeczności doświadczonych przedsiębiorców, buduj wartościowe relacje i zdobywaj unikalną wiedzę, która uczyni Twój biznes jeszcze silniejszym. Święto Kapitalizmu. Konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny mocny humor i zorganizowany networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na Tobie wrażenia. Ligi do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Grzycki, Przygody Przedsiębiorców, dzień dobry. Szanowni widzowie, słuchacze, witam Was w naszych skromnych progach, w naszym nowym studiu, w budynku, który stał się siedzibą całego naszego tutaj przedsięwzięcia, całego naszego przedsiębiorstwa, całego naszego uniwersum, o którym na pewno będziemy Was dużo informować w naszych socjalach. Ten odcinek będzie dla mnie na swój sposób odcinkiem szczególnym, tak wiem, że czasami mi się zdarza nadużywać tego wyrażenia, ale jednak jest to pierwszy odcinek w nowym miejscu, w nowym roku. Do tego jest to odcinek poświęcony bardzo ważnej tematyce, która dotyczy czy zarówno początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero wybierają biuro księgowe, jak i przedsiębiorców bardziej zaawansowanych, którzy są sfrustrowani obecnym biurem księgowym i szukają po prostu nowych rozwiązań. Więc, jeżeli reprezentujesz jedną z tych dwóch grup, to warto jest obejrzeć ten odcinek, bo będzie tam masa przydatnej wiedzy, która spowoduje, że podejmiesz możliwie najlepszą decyzję. Panowie, powiedzcie proszę naszym widzom, kim jesteście, co robicie i czego dowiedzą się z tego odcinka. Przede wszystkim, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Mateusz i Tomasz, jesteśmy księgowymi przedsiębiorcami, prowadzimy biuro rachunkowe, w którym obsługujemy już około 150 klientów. A dzisiaj chcielibyśmy pokazać przyszłym przedsiębiorcom lub obecnym przedsiębiorcom, jak w pięciu krokach wybrać dobre biuro rachunkowe, żeby później nie żałować. Okej, okay, i teraz panowie, nim zaczniemy, to powiedzcie mi, no bo tak, jesteście na rynku stosunkowo świezi, można powiedzieć, tak? Czym w waszej ocenie wy różnicie się od innych księgowych? Jakby jak podchodzicie do sprawy inaczej, że chcecie przebić się. Na tym rynku, żeby zbudować swoją markę, swój portfel klientów, który de facto już macie, ale chcecie go znacząco powiększyć. Jesteśmy młodzi, więc stawiamy na nowoczesne rozwiązania w oparciu o sztuczną inteligencję. Pomagamy klientom, pomagamy też sobie w biznesie i tym różnimy się od branży. Mhm. Dobra, panowie, to gdzie powinniśmy zacząć naszą merytoryczną przygodę w tym odcinku? Naszą merytoryczną przygodę powinniśmy zacząć tak naprawdę od kroku zerowego, czyli zadania sobie pytania: czy my w ogóle potrzebujemy biura rachunkowego? O. Bo być może nie potrzebujemy. Są, jest grono ludzi na rynku, którzy są samozatrudnieni, prowadzą biznesy, są działalnościami gospodarczymi i prowadzą sobie księgowość z powodzeniem samodzielnie. I takim ludziom nigdy nie będzie biuro rachunkowe potrzebne. Natomiast mhm. grupa ludzi, właśnie którym to biuro rachunkowe nie jest potrzebne, to jest tylko grupa trzech ludzi. To są ludzie, którzy umieją to robić z powodzeniem samodzielnie, znają kogoś, kto to umie robić i zrobi im to za darmo, albo to są mega duże firmy, których koszt biura rachunkowego znacząco przewyższa koszt zatrudnienia księgowego, księgowej na etacie. I to są trzy grupy, których biuro rachunkowe nigdy nie będzie partnerem biznesowym, nigdy mhm. nie będzie im potrzebne, bo bo mogą sobie wykorzystać albo super duże firmy oprogramowanie, mhm. ich nie będziemy dotykać w tym odcinku, natomiast mali przedsiębiorcy, do których się zwracamy, mogą wykorzystywać sobie oprogramowanie tak zwane user friendly, czyli super skomplikowane procesy, przedstawione dla użytkownika w prosty sposób i on sobie może to samodzielnie przeklikać, jeśli czuje się oczywiście pewnie. Rozwijmy ten, właśnie tą grupę pierwszą, o której powiedziałeś, czyli osoby, które to potrafią zrobić samodzielnie, bo uważam, że jeżeli tego dobrze nie wytłumaczymy, to u osób, które zaczynają, może być dość duża pokusa szukania oszczędności w tym obszarze, pomimo braku kompetencji, żeby to faktycznie robić. A doskonale wiemy, że jeżeli będziesz zbyt lekko podchodził do kwestii Twoich dokumentów, to prawdopodobnie urzędy nie będą z tego powodu zbyt zadowolone i to może mieć swoje konsekwencje. Więc. Jakie umiejętności trzeba mieć będąc w tej pierwszej grupie, żeby faktycznie móc samemu to rozliczać? Niech to wybrzmi. Po pierwsze, może zacząłbym od tego, jakich umiejętności i co może spowodować, że ty nie będziesz miał powodzenia, a możesz czuć na początku to powodzenie, złudne powodzenie, to jest przedmiot na studiach, finanse, ekonomia, no nie chcesz powiedzieć że studia nie pomagają w zdobyciu wystarczającego wykształcenia na rynku pracy, żeby podbijać potem rynek i rozwijać swoją karierę? To próbujesz powiedzieć? Nie, Mateuszu? nie próbuję tego <laughs> powiedzieć, Adrianie. <laughs> Chcę powiedzieć tylko tyle, że odbyłem niedawno ciekawą rozmowę z osobą, która prowadziła, próbowała prowadzić samodzielnie księgowość w spółce za właśnie na user-friendly oprogramowaniu. No i swój główny argument opierała właśnie na tym, że no wie pan, 20 Lat temu miałem przedmiot, rachunkowość na studiach, coś tam kojarzyłem, no ale na skojarzeniach tylko się skończyło, no bo jednak ostatecznie przyszedł gdzieś tam do profesjonalisty mimochodem, więc tak naprawdę osoby, które chcą się wziąć za to samodzielnie, powinny mieć według mnie jedną główną tak naprawdę cechę, czyli dociekliwość i dokładność w tym, co robią. Bo jeśli są dociekliwe, to znajdą odpowiedź na swoje pytania, bo internet to jest skarbnica wiedzy. Tak naprawdę blogi, filmiki instruktażowe, to wszystko znajdziemy, więc mamy tak naprawdę przepis na tace, ale musimy być wystarczająco dociekliwi i dokładni w tym, co robimy, żeby sobie z powodzeniem samemu porobić yy, rozliczenia i mamy, uwaga, to do tego jeszcze wrócimy w tym odcinku, sojuszników po swojej stronie. OZUS i Urząd Skarbowy to nie są nasi przeciwnicy. To są nasi sojusznicy i to musi Dobrze. To teraz to pójdzie pewnie nawet na rolkę. Dlaczego uważacie, że ZUS i Urząd Skarbowy to sojusznicy przedsiębiorcy? To znaczy, bo istnieje w ogóle taki mit, że przedsiębiorca walczy głównie z, właśnie z Urzędem Skarbowym i z ZUS-em, a tak naprawdę hmm. to ta zmiana pokoleniowa no, wszędzie zaszła. Tam już nie jest tak jak 30 lat temu, zresztą no my nie, nie możemy pamiętać jak było 30 lat temu, ale z tych opowieści starych przedsiębiorców, jak się wojowało, jak, jak stara pani w urzędzie, która jeszcze pamiętała miniony system Czuła się najważniejsza i, i robiła wszystkim pod górkę. Dzisiaj tam są ludzie też w naszym wieku, trochę starsi, którzy chcą pomóc, i naprawdę w urzędzie skarbowym czy w zus jeżeli się prowadzi samodzielnie, tak, twój na przykład y, trener personalny miał jakiś problem, y, zadzwonił do zus i mu wszystko wytłumaczyli i zrobili. Poszedł, załatwiona sprawa. Także jeżeli ktoś ma chęci i nie ma uprzedzeń, to i w Urzędzie Skarbowym i w ZUSie też znajdzie no tak naprawdę pomoc do tego, żeby prowadzić tą działalność no, samodzielnie. Ale w większości jednak przypadków jest tak, że jak się pojawia jakiś skomplikowany temat, to niestety, ale no, wykładają się porcy na na jakichś po, pro, podstawowych rzeczach, prostych rzeczach, więc do pewnego momentu tak, chyba że ktoś jest bardzo naprawdę no, wrodzony talent do tego wszystkiego. Panowie, krok zerowy omówiony, naturalnie mamy teraz krok pierwszy. Tak jest. Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, czy potrzebujemy biura rachunkowego? Tak, potrzebujemy. Więc pierwszym krokiem, jaki będziemy sprawdzać w internecie, to wydaje mi się, że w XXI wieku siłą rzeczy pierwsze kroki poczynimy w Google. Prawdopodobnie eee, tak. prawdopodobnie tak, więc e, hipotetyczna sytuacja. Jestem informatykiem, dostałem super ofertę na B2B e, i muszę założyć firmę, więc e, tak, potrzebuję biura rachunkowego. Więc szukam go w Google. Prawdopodobnie wygoogluję hasło w stylu e, biuro rachunkowe i podam nazwę miasta. No i, i, zaczynam, i zaczynam szukanie, przekopywanie się. Więc e, muszę zacząć od wizerunku biura rachunkowego w internecie. Ja mam taką swoją wewnętrzną tezę, e, która się potwierdza dosyć często, że biura rachunkowe, które mają stare, nieodświeżone treści, które wyglądają, jakby nie wiem, ich treści były napisane przez natchnionego freelancera za DHD, e, to, to, to to nie jest biuro, z którym ja bym chciał osobiście współpracować, i najczęściej ludzie, którzy napotkali takie biura, nie chcą faktycznie z takimi e, księgowymi współpracować. E, z prostego względu, jeśli, nie, jeśli dbasz, to ci zależy. To jest tak jak z wyjściem na randkę. No Nie idziesz na pierwszą randkę, więc wiesz, włosy na żel, fajna koszula. Idziesz bo, i dbasz, bo ci zależy. Jak ktoś nie dba, to znaczy, że na klientach z internetu mu nie zależy. On ma inny najprawdopodobniej kanał pozyskiwania tych klientów. Czy to polecenia, e, czy to może cold calling, cold mailing, cokolwiek. Albo już Pierwszy... nie chce w ogóle mieć Albo więcej już nie klientów. Mm. Tak, to też jest się. taka sytuacja, że są biura na rynku, które dojechały do pewnej granicy. Koniec. I mm -hmm. więcej nie potrzeba. Punkt rentowności, jakby ten próg rentowności został osiągnięty i oni się zamykają na nowych klientów, do nas nie przychodźcie. Więc w internecie nie uzyskamy czegoś takiego, jak fajna strona internetowa czy opinie, bo opinie, jakby po wizerunku strony internetowej, tego, jak ona się prezentuje, no to mamy wizytówkę pełną gębą, fajna strona, później przechodzimy do opinii. Jeśli te opinie są fajne, pozytywne, to znaczy, że po pierwsze biuro rachunkowe najprawdopodobniej te opinie zbiera i potraktujmy to opinię to naprawdę jako apel, potraktujmy tę opinię jako rozmowę z kolegą, koleżanką, które, którzy korzystają z usług tego biura rachunkowego i zechcieli się pogodzić, po, podzielić publicznie swoją opinią, dobrą bądź nie, no wtedy będziemy wiedzieć, na szerszej publice i będziemy wtedy mieli jasność taką rozmowę w Kwasi rozmowę przeprowadziliśmy i wiemy o co chodzi w tym biurze. To jest taki pierwszy punkt, który jest must have, bo, bo nie, jeśli szukamy nowoczesnej księgowości, a nie ma ich w internecie, to nie ma mowy o nowoczesnej księgowości. Krok numer dwa poproszę. Tak, jeżeli już wybraliśmy sobie jakąś grupę, pewnie szerszą, tych biur rachunkowych, które się dobrze prezentują, mają fajne opinie, no to teraz najważniejszym tak naprawdę punktem jest to, żeby sprawdzić kwalifikację księgowego. No i dlaczego to jest takie ważne? Bo zawód księgowego został zderegulowany 10 lat temu. No i 10 lat temu, przed deregula deregulacją, jak wchodziliśmy do biura rachunkowego, to tak jakbyśmy wchodzili do gabinetu lekarskiego czy do kancelarii adwokackiej. Mamy pewność, że po drugiej stronie siedzi specjalista który został przez kogoś wyegzaminowany, któremu została ta wiedza przekazana i, i może się nami zaopiekować i wykonać tą usługę profesjonalnie. Po 2014 roku księgowym może zostać każdy. Dzisiaj wpadam na pomysł, jutro zakładam działalność gospodarczą, a pojutrze już się reklamuje, że świadczę usługi księgowe. Więc teraz jest ważne, żeby się nie natknąć na takiego podrabianego księgowego, który sobie po prostu wymyślił biznes i, i po prostu nie wie co robi. No i... Jak teraz zrobić, żeby się nie natknąć? Nawet my się z takim kimś spotkaliśmy, no nie osobiście, tylko tak trochę metafizycznie, przez to, co on wyprodukował, przez jego księgi rachunkowe, które prowadził. I korzystał właśnie z takiego oprogramowania, jak Mateusz mówił wcześniej, user-friendly. Dużo za ciebie zrobi, ale... Od razu się wtrącę, bo wy to używacie w sposób taki normalny, jakby to jest część waszej nomenklatury. Wyobrażam sobie, że dla osób, które są na etapie wyboru biura księgowego, to w ogóle wyrażenie user-friendly może być nawet jako nazwa własna. Wytłumacz od razu, czym jest oprogramowanie user-friendly. Tak, no to jest szereg w ogóle oprogramowań na rynku, no i niektóre są takie bardzo toporne, Stare, które, gdzie trzeba wszystko wprowadzać ręcznie. Niektóre oprogramowania zapewniają pewną automatyzację i podpowiedzi, i część procesów robią same. Więc tutaj, właśnie w tym przypadku, jakieś wyliczenia podatków, właśnie wysyłka tych plików JPK, no jeśli się wprowadzi fakturę, to gdzieś tam system sobie automatycznie tworzy te zapisy. I to było ok, tylko na, na przykład na rozrachunkach było totalnie pomylone wszystko, na kontach bankowych było totalnie pomylone, więc no, miał trochę dłuższą karierę niż powinien mieć, bo z Urzędu Skarbowego ani z ZUS-u nie przychodziły żadne powiadomienia, że jest coś nie tak. No ale jak wypluł z siebie bilans na koniec roku, no to, to też właśnie nawet jeśli by miał jakąś podstawową wiedzę, to by tych wszystkich szkolnych błędów nie popełnił. Czyli umiałby zweryfikować to, że ten program zrobił coś za niego, ale nie do końca dobrze i trzeba to poprawić. Bo tak jest właśnie w większości przypadków tych, tych programów, że, że trzeba tam jeszcze swój kawałeczek wiedzy dołożyć to, i to zweryfikować. Także, no i, i co teraz zrobić, żeby się na takiego kogoś nie nadziać i nie mieć potem bałaganu po 2014 roku nie możemy uzyskać państwowego certyfikatu więc musimy szukać gdzieś po jakichś stowarzyszeniach albo organizacjach które prowadzą kursy właśnie takie zawodowe przekazują wiedzę na koniec z niej rozliczają wydają dyplom certyfikat cokolwiek więc jeżeli z kimś tam się fajnie rozmawia ma dobrą jakąś marketingową no nie wiem, gadkę i, i myślimy że będzie super współpraca a nie może się pochwalić żadnym potwierdzeniem swojej wiedzy to myślę że to jest pierwszy do odrzucenia. Bo no, to jest najważniejsze, żeby obsługiwała nas osoba, która ma kompetencje i wie co robi. Więc yy, to jest tak naprawdę cały krok mhm. drugi, żeby to, to sprawdzić. Jakie potwierdzenia wiedzy z waszej perspektywy są najbardziej obecnie cenne i wiarygodne, jeżeli nie możemy uzyskać państwowych? Yy, jest, istnieje coś takiego, jest najpopularniejsze w Polsce Stowarzyszenie Księgowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce tak się nazywa, cała nazwa i oni właśnie prowadzą pełną certyfikację, tam mhm. jest kilka kroków. No i tam się po prostu no, no, przechodzi przez kurs wielomiesięczny, na koniec zdaje się oficjalny egzamin, mm -hmm. nie, wygląda jak, no tak jak normalnie nie wiem, egzamin na przykład na, I na aplikacji. Tak, I tak oczywiście. Czyli rozumiem, że to jest taki powiedzmy glejt, który jeżeli taki księgowy ma. To klient może czuć się potencjalnie bardziej bezpiecznie, że ten gość czy ta pani tak. prawdopodobnie wie, o czym mówi. Jest to, no bo tam też jest, nie można po prostu przyjść i napisać cokolwiek, tylko trzeba osiągnąć jakieś progi. No to jest na przykład, nie wiem, no jak prawnicy mają po aplikacji na radce prawnego mhm. szereg egzaminów, no to, to coś jest takiego. To oczywiście nie jest tak rozbudowane, ale jest to w podobnej mhm. formie. Także. Mm, no to, to wszystko, musi, musi po prostu to być. Ja w kwestiach uzupełnienia jeszcze chciałbym tutaj dopowiedzieć dwie rzeczy a propos mhm. oprogramowania user-friendly. User mhm. Jakie to jest oprogramowanie? No to jest takie oprogramowanie, które jesteś w stanie sam obsłużyć po zalogowaniu się bez instrukcji. Także to jest taki pierwszy wyzwanie. Taki użytkownikowi. Tak, przyjazne użytkownikowi wierzyć, że jak klikniesz w przychód, to ci nie wyskoczy, nie wiem, wyciąg bankowy, tak? Więc to nie jest, nie, nie jest tego typu oprogramowanie proste w zrozumieniu. A drugą rzeczą to jest to, że... Nie nie chodzi tylko o certyfikaty w stowarzyszeniu księgowych w Polsce. Jakby to, że ktoś go nie ma, to ok, jest to do przełknięcia. Natomiast chodzi tutaj o poświadczenia e, uczęszczania na wszelkie inne szkolenia. tak? Więc jeśli ktoś swoją wiedzę cały czas doskonali, ale nie w stowarzyszeniu księgowych w Polsce, bo nie ja tylko przykład podałem, tak, że jest, po to jest taka organizacja. Tak, mhm. to, to jest jak najbardziej ok, tak? Więc sprawdźmy, czy ten ktoś ma w ogóle chęć e, pogłębiania swojej wiedzy. No nie, bo system podatkowy zmienia się dość często. Te zasady. Są w jednym roku większe, w jednym roku mniejsze, no ale ważne, żeby być z nimi na bieżąco. Więc czy ty zrobisz stowarzyszenie, kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i zrealizujesz całą ścieżkę kształcenia czterostopniową, czy ty zrobisz, nie wiem, przejdziesz szkolenie z KSEF-u w płatnej bazie, która jest organizowana online i tylko dla zamkniętych członków, to jest nadal super OK, ale jesteś doszkolonym księgowym. Krok numer trzy. Tak, w kroku numer 3 sprawdzamy jakiej technologii biuro rachunkowe używa i w jakiej lokalizacji obsługuje swoich klientów. Mianowicie jeśli chodzi o technologię to nie bawmy się w audytora do spraw bezpieczeństwa i w ogóle tylko sprawdźmy czy nasze dane będą w tym biurze bezpieczne. Bo spotkałem się z taką sytuacją gdzie dzwoni do mnie osoba i to jest cytat, Zniknę... moja księgowa zgubiła komputer czy coś 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 w sensie w każdym razie chodzi o stratę komputera mhm. Dzwoni, dana osoba dzwoniła że księgowy zgubił się komputer no i wraz z tym wszystkim dane nie tylko tej osoby, ale wszystkich klientów. E, więc jakby jesteś w stanie sobie wyobrazić absurd tej sytuacji, gdzie ta osoba była zmuszona wręcz fizycznie podjechać do tego biura i sprawdzić, czy wszystko jest hmm. OK, bo to jest katastrofa dla przedsiębiorcy. Jakby tak poważnie idąc, no, wiesz, zgubić całe dane to był listopad. Czyli warto zapytać potencjalnego tak. księgowego czy księgową, czy korzysta z chmury. Między tak, innymi. Do, dokład, dokładnie <laughs> okay. to jest to, co mam na myśli. Czy korzysta okay. z chmury, tak? Bo tutaj jakby abstrahując od tego, czy nasze dane są bezpieczne i od bezpieczeństwa chmury, no bo często padają też pytania, e, no a co jak ta chmura zniknie? A co, jak gdy z Google zniknie, tak? to, to można od, odbić piłeczkę. Natomiast głównie chodzi o to, żebyśmy sprawdzili, czy, mm. czy są wykonywane backupy, czy jest to chmura. Przede wszystkim jest jeszcze taki trend, w którym w momencie, kiedy kupujesz oprogramowanie, instalujesz je na swoim własnym komputerze, więc to Ty jesteś jakby właścicielem tej bazy danych, natomiast musisz to sam backupować, to jest na Twoim serwerze, to jest takie trochę śliski temat, jeśli się na tym nie znasz, bo możesz mieć problem, jak się wyłożysz. Natomiast jeśli jest backup, to jest wszystko super. I w ramach technologii, czyli tych backupów bezpieczeństwa naszych danych, fajnie, jakby klient takiego biura rachunkowego miał dostęp do czegoś w stylu panelu klienta. Czyli do miejsca. Może to być dowolne miejsce, tylko ograniczone do wrzucania, ale może też podglądać pracę księgowego, w którym on będzie mógł sobie działać, czyli dorzucać faktury, podglądać zobowiązania, teraz już nawet zapłacić zobowiązania z, z poziomu takiego panelu. Więc jeśli dane są bezpieczne i mamy oprogramowanie jakieś, które przewiduje dostęp dla nas, to jest wszystko super, no ale sprawdźmy rzecz, która bywała często nieoczywista na pierwszy rzut oka. No bo fakturki do dziesiątego w koszulce do księgowej bywało normą do pewnego momentu. Teraz, gdzieś tam się przez pandemię, w zasadzie dzięki pandemii, odczarowuje to, że dokumenty do księgowej to w teczuszce i do dziesiątego do, do, do biura. I sprawdźmy w jakiej lokalizacji dane biuro nas obsługuje. No bo... Czy, jeżeli księgowa lub księgowy mówią do klienta, że musi pan, pani koniecznie przynieść faktury papierowe do biura, bo tak trzeba, bo tego wymaga prawo, to, to jest prawda, czy to jest kłamstwo? To jest kłamstwo. Mówimy w takim razie: OK, dziękuję. I to tyle. Nie nawiązujemy współpracy z takim biurem, bo nigdzie nie ma oficjalnie powiedziane, że te dokumenty muszą być w papierze. Papier może przynieść nie, dużo niedogodności. Między innymi ja spotkałem się z czymś takim, że w początkach kariery, gdzieś tam, pierwsze kroki stawiałem w biurze rachunkowym, otrzymałem faktury, które autentycznie były ze sobą sklejone, nie zszywaczem. Tylko muchą. Więc <śmiech> <śmiech> jestem w stanie sobie wyobrazić e, brusali polskiej wsi, który ma na jednej dłoni papier, faktury, na drugiej fakturę i goni muchę, no nie? <laughs> Druga sytuacja jest też taka, że akurat tutaj specyfika branży tego klienta była taka, że miał do czynienia e, powiedzmy z trzodą chlewną. Więc jedna faktura miała naleciałości jakby. Czegoś brązowego, na kształt, nie wiem, jak na zapach, przypominającego uh -huh. y, finał tego, co z nas wychodzi. Więc po prostu, jakby luźno mówiąc, była obsrana. E, więc może to przynieść nam więcej wstydu i kłopotu, znaczy wstydu, wiadomo, z przymrużeniem oka, natomiast kłopotu z przywożeniem tego, no bo wyobraźmy sobie to, że nie wiem, mieszkamy w jakiejś dużej aglomeracji, rzucam Kraków, Warszawa, mieszkam na drugim końcu tego miasta i muszę, jestem informatykiem, pracuję dla firmy w Wielkiej Brytanii i ja do nich mogę wysyłać oprogramowanie, tworzyć dla nich kod, a do księgowej muszę wydrukować fakturę, którą wystawiłem online i jechać tramwajem mm -hmm. albo samochodem tracić paliwo czas swój cenny czas no bo jestem informatykiem hello mam wysokie stawki godzinowe mm -hmm. y więc tracę swój cenny, cenny czas na dowiezienie tych dokumentów na drugi koniec miasta do księgowej czyli tylko a... mówię że to jest archaizm fałsz kłamstwo tak. nie trzeba do księgowych tak, zawozić dokumentów w wersji fizycznej można robić wszystko elektronicznie tak można robić wszystko elektronicznie no przecież są takie biura rachunkowe które funkcjonują w ramach takiej hybrydy y czyli można do nich donieść dokumenty, cena jest odpowiednio wyższa, można wysłać online, cena jest odpowiednio niższa. To już jakby jak biuro sobie to wymyśliło, tak sobie wymyśliło, natomiast stanowcze nie dla dokumentów, tylko w papierze. Rozważasz wystąpienie w przygodach przedsiębiorców, ale nie wiesz, czy masz coś ciekawego do powiedzenia? Pozwól nam to sprawdzić. Napisz na kontakt małpa-przygody.tv. Otrzymasz od nas specjalny formularz do wypełnienia. Na podstawie twoich odpowiedzi damy ci znać, czy to już dobry moment, aby się u nas pojawić. Krok numer 4, poproszę. No, i teraz w kroku numer cztery już zmierzamy do końca siłą rzeczy, więc powinniśmy poprosić o umowę, jakiś draft, żeby sobie zobaczyć. Co my w tej umowie musimy po pierwsze zobaczyć? Musimy zobaczyć obowiązki, jakie biuro ma wobec nas. Czyli czy tam na pewno wszystko jest. Kontynuuj, kontynuuj. Czy tam na pewno wszystko jest po stronie tego biura wyszczególnione. Mhm. Jest, są takie sytuacje ostatnio bardzo nagminne, przechodzą do nas klienci no i siłą rzeczy widzimy ostatnią fakturę od poprzedniego biura no i na przykład jest osobno doliczona deklaracja ZUS właściciela. Czyli no, przychodzimy z firmą na obsługę księgową, ale oni nas obsłużą, ale dodatkowo jeszcze i tak musimy poza tym podstawową teoretycznie obsługą... No, zapłacić za coś, czy jakby to jest osobna usługa, która powinna się mieścić w tej, w tej usłudze podstawowej. To jest trochę tak dla lepszego zobrazowania, idę do restauracji, zamawiam pomidorową, dostaję samą zupę, a makaron albo ryż muszę sobie osobno zapłacić. Tak? No to się tak nie, nie spina. Fajnie, żeby to było wszystko w ramach tej podstawowej usługi. No i oczywiście ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie OC, jeżeli ktoś świadczy usługi dla spółek zo pełne księgi handlowe, ma obowiązek taki posiadać, ale jeżeli ktoś na przykład ogranicza się tylko do działalności gospodarczych i my mamy działalność gospodarczą, to wtedy takiego obowiązku nie ma. No a wtedy wiadomo, przy jakichś odpukać błędach księgowości, no to od ubezpieczyciela łatwiej jest wyciągnąć po prostu te, te odsetki karne, które będziemy musieli zapłacić za, za jakieś błędy, niż potem gdzieś no, od, od tej osoby fizycznej czy od spółki próbować to walczyć w sądzie. Następnie bardzo ważnym rzeczą są nasze obowiązki jako przedsiębiorcy, bo też takie owe posiadamy przy takiej współpracy. No i to głównie się tyczy terminu dostarczania dokumentu. Musimy zobaczyć do kiedy musimy zdążyć z fakturami i jakie są kary za to. Raczej każde biuro się na spóźnialskich w jakiś sposób zasadza jakimiś karami umownymi. No i tutaj warto też jakiś taki wskazówka dla, dla widzów. Że jeżeli jest na przykład w umowie do 5, a my wiemy, że na przykład kontrahentna przysyła 12 albo 13 albo 15 faktury, to warto się dogadać i można zmienić taki zapis, bo to dla nas też nie jest jakaś świętość, żeby wszystkie faktury mieć piątego, tylko żeby rozplanować pracę podczas miesiąca. Więc to nie jest żadna łaska, tylko informacja i myślę, że z normalnym biurem rachunkowym da się dogadać takie rzeczy i nic nie trzeba za to dodatkowo sobie doliczać. No i ostatnim punktem jest cennik, chociaż wiele osób od tego zaczyna, bo najpierw prosi o ofertę cenową. No i z cennikiem jest taki problem. Ja rozumiem, że nie rekomendujesz decyzji od cennika zaczynać, tylko najpierw od innych elementów, które wymieniliście wcześniej. Tak, to znaczy no umowę i tak trzeba rozpatrywać jako całość. Mhm. Też mam taką teorię, że z umowy można przeczytać trochę i właśnie od no, cennika, który jest składową umowy, jak i ktoś, jaką ktoś ma filozofię prowadzenia biznesu. Bo jeżeli zobaczymy właśnie rzeczy, które powinny być w usłudze podstawowej, a są osobno jako dodatkowe wymienione, no to już nam się powinna zapalić lampka, że jak za chwilę wejdzie jakiś nowy obowiązek, jakaś zmiana, czy nawet drobna mhm. zmiana, to od razu już będzie aneks do umowy i będzie dopisane jako coś dodatkowego, a nie w ramach tej podstawowej usługi. Skąd powinny wiedzieć jako laik, co powinno być w podstawie, a co powinno być płatne dodatkowo? W podstawie powinno być to, jeżeli mamy jakąś no, najzwyklejszą działalność gospodarczą. Czyli no powiedzmy, że VAT też już jest jako najzwyklejsza. Czyli księgowy powinien wysłać deklarację VAT co miesiąc, powinien wysłać i sporządzić deklarację ZUS i powinien poinformować nas o zaliczce na podatek dochodowy. Moim zdaniem, no jeszcze, nie wiem, VAT-UE to są jakieś takie drobnostki, których myślę, że nie ma co się rozdrabniać, ale jakieś takie no, podstawowe rzeczy powinny, powinny w tej usłudze być. No w końcu jest to usługa prowadzenia księgowości. No więc. Nie rozumiem, po co to tak rozdrabniać, jak można to zawrzeć mhm. po prostu w jednym, tak? Jakby, no to jest to jest to, co my świadczymy, i to nie można tego szatkować, bo to jest całość. Nie można kogoś rozliczyć, nie wysyłając mu deklaracji ZUS. Znaczy można, mhm. tylko nie będzie to prawidłowe i ktoś się oczywiście do tego doczepi i porobią mu się zaległości wtedy. Także yy, przechodząc właśnie do, do, do cennika, yy, miałem taką. Czy znaczy sytuację. Przeglądałem sobie Facebooka i na jednej z grup dla księgowych pani się zapytała, co jeszcze jej brakuje w cenniku. Otwieram PDF, a tam trzy strony tabeleczki, jedno pod drugim wypisane, jak tabela opłat i prowizji w banku. No i nie, nie, nie wczytywałem się w to, ale no pewnie tam już każde kliknięcie Enter jest wyliczone i to też no powoduje do tego, że się robi straszne zamieszanie. No bo czy my jako klienci wiemy do końca, ile zapłacimy za tą usługę? No pewnie nie. I tak samo właśnie dzwoniła do mnie pani, która była oszukana, bo w cenniku miała zapis za, cenę za zapis księgowy. Nikt jej nie powiedział, co to jest zapis księgowy. Ona dostarczyła 40 faktur. 40 faktur dostarczyła do księgowości, a 200 zapisów miała na fakturze. No i skąd to wyniknęło? No i ona nie wiedziała, myślała, że zapis to jest faktura, została oszukana, rzuciła wypowiedzeniem i się wynosi z tego biura. Także. Księgowi się skupiają właśnie na rozbudowywaniu tych usług dodatkowych, szatkowaniu tego, co powinno być w podstawie, jakimś takim dziwnym liczeniu, a nie na przykład na edukacji klientów, co, powinny, co powinni właśnie zrobić. Czas poświęcony na budowanie trzystronnicowego cennika mogli poświęcić na zrobienie jakiejś instrukcji, która by im i przedsiębiorcom ułatwiła pracę. I, no i podwyższyła tak naprawdę rentowność tej usługi, bo to jeżeli ktoś nie dzwoni i nie pyta, tylko sobie przeczyta, no to to jest, to jest nasza oszczędność czasu. Więc tutaj zwracamy uwagę na to, jak to wszystko jest skonstruowane, jak wygląda. Obowiązki nasze, biura, no i cennik. Najwa najlepiej, żeby był jak najbardziej podstawowy i jak najmniej rozbudowany. Przejrzysty, zrozumiały. Przejrzysty, zrozumiały, żebyśmy wiedzieli, ile zapłacimy koniec końców. Bo jeżeli dobrze rozumiem z tego, co powiedziałeś, jeżeli od razu widzimy trzystronnicowy cennik, gdzie jest masa wierszy z różnymi pozycjami, no to jest duże ryzyko, że kwestią czasu jest, kiedy będzie pierwsze, tak. drugie nieporozumienie, nasza. Frustracja, zmiana księgowości, strata czasu i tego typu konsekwencje. I, i, i dalsze rozbudowywanie tego syndika, i mm -hmm. dalsze szatkowanie tych usług, i obciążanie nas na przykład tym, że się zmienia prawo. Także yy, tak. Właśnie, tu I powinni... chętnie chyba też zapłacisz za coś, za co wiesz, ile zapłacisz. No bo jak idziesz po batonika i widzisz cenę na cenówce 3 zł, no to chyba chętniej wydasz 3 zł, niż jakbyś miał wypisane składowe ceny, amortyzacja maszyny, która pakowała tego batonika, pensja kasiera, który ci go skasuje. No to chyba prędzej zapłacisz 3 zł, niż miałbyś stać z kalkulatorem i sobie liczyć tą cenę. No Ale to więc... byłoby ciekawe strojowanie klientów w sklepu spożywczego, że zamiast jednej ceny masz nagle taki cały wykaz wszystkich elemencików, które składają się no. na to, że on tego batonika może wyczyć. A wziąć na końcu spółki. jeszcze VAT dodać. Ale jaki jak jestem bum. na ryczałcie? Przecież ja podatków nie płacę. No jak właśnie. W Polsce, nie, prawda? No, no. Tak. I jaki jak ja jestem na ryczałcie, no panie drogi. Dobrze. Tak, tak. więc kończymy ten punkt y, tak naprawdę no, sprawdzeniem tych wszystkich rzeczy. Oczywiście jeszcze można w umowie zobaczyć terminy wypowiedzenia, czy ona jest na czas określony, czy na czas nieokreślony, czy jest tam zastrzeżona na przykład jakaś stała cykliczna podwyżka cen co kwartał, co rok, jakiś wskaźnik inflacji. No to wszystko należy przejrzeć. No, i myślę, że, że to mamy omówić. I zobaczyć, czy to ma sens. No nie? Bo spotkaliśmy się z tym ostatnio, że a propos tych podwyżek, które Tomasz e, podrzucił przed chwilą, e, ta sama firma Obsługująca przez jedno biuro rachunkowe. Trzy podwyżki w ciągu roku. Firma się ani nie rozrosła. Nie zaczęła generować nagle z jednej tysiąca faktur, a trzy podwyżki nagle ktoś dostał. Nie? No, kto by się nie wkurzył w mhm. takich podwyżkach. Więc tutaj też zadbajmy o ten limit. Jeśli są faktycznie wskazane te podwyżki, to zadbajmy, żeby one były w jakiś rozsądny sposób i żeby była jasna deklaracja. Słuchajcie, podwyża nie więcej niż na przykład o wskaźnik inflacji, a nie, że KSEF wejdzie, to wam podwyższa 100 zł. Tylko, żeby to było. Podłoże rozsądku w tym było, w tym, w tym wszystkim, no bo okej, okay, wszystkie ceny rosną, tak? Trend jest zwyżkowy. Więc siłą rzeczy te ceny nigdy nie będą na najniższym poziomie i przede wszystkim na stałym poziomie, one będą rosnąć, ale niech to będzie nie wzrost o 1000%, ale niech tam jest ta inflacja chociażby, zadbajmy o, o rozsądek tych wskaźników. Krok numer 5. Tak i to już jest taki krok, no w sumie powinniśmy zakończyć na tej umowie, podpisać, ale jeszcze jest taka rzecz, która wydawałaby się mało istotna, ale z naszego doświadczenia wiemy, że też potrafi zaważyć o tym, że na przykład zmieniamy biuro rachunkowe i to są jakieś usługi towarzyszące. I mieliśmy właśnie klienta, który był mega zadowolony ze swojej księgowości, nic mu nie przeszkadzało, ale jak powiedział im, że chce teraz rozliczać IP-boxa, no to zrobili oczy jak 5 zł i powiedzieli: Proszę sobie szukać gdzie indziej. Więc tak do nas trafił zadowolony z poprzedniej księgowości, a po prostu no, nie miał tam wystarczającej ilości dodatkowych usług, mhm. które no, powodowałyby, że miałby to wszystko poprawnie zrobione. Także musimy sobie zrobić taki swój wewnętrzny rachunek, co będziemy potrzebować na pewno. Czy to będzie, nie wiem, radca prawny, doradca podatkowy, mhm. co chcemy rozliczać takiego niecodziennego. I wtedy zapytać się, czy, czy, czy jest coś takiego na pokładzie. Jak mamy większą firmę, no to fajnie by było mieć, bo. bo, bo nie ma sensu się z tym rozdrabniać, ale też na przykład mały przedsiębiorca, jak jakiś specjalista zmienia kontrahenta, to fajnie, żeby mógł ktoś umowę, na przykład B2B, mógł przeanalizować. Mhm. Tak. Cześć, rozumiem, że dobrą praktyką jest, będąc mniejszym przedsiębiorcą, że jeżeli masz kontakt z księgowym księgową, którą być może chcesz wybrać, to dobrze jest taką osobę zapytać na zasadzie takiej symulacji. Mhm. Proszę pana, jeżeli firma będzie mi się rozrastała, będę dokładał nowe usługi, nowe produkty, to czy jesteście w stanie zaspokoić moje Potrzeby, które wtedy się mogą wydarzyć. W stosunku na przykład do doradcy podatkowego, radcy prawnego, czy, czy rozliczania jakichś innych usług, rozszerzenia PKD czy innych elementów, których obecnie nie robię, ale mam aspirację, że wiem, albo inaczej. Chcę doprowadzić do tego, żeby moja firma była większa. Czyli ten sposób dobrze jest sformułować pytanie. Tak jest. Żeby po okay. prostu wiedzieć, czy później nie będziemy za duzi po prostu dla tego biura. Nawet mm -hmm. w formie polecenia, czy mają kogoś do, do współpracy. No bo jak wchodzimy na rynek i jesteśmy świeżo rozwijającym się firmą, no to nie mamy kontaktu do najlepszych Jasne. radców prawnych, czy adwokatów, czy doradców podatkowych. A jeżeli ktoś z kimś współpracuje i jest zadowolony, no to na zasadzie takiego polecenia yy, fajna praktyka. Tutaj temat do rozbudowania, bo e, chodzi o to, że księgowy jest od stricte jednej czynności, od jednej jednych czynności w zasadzie, czyli od rozliczania. On ma zaewidencjonować przeszłe zdarzenia, prowadząc księgi, generując przy tym dokumentację, sprawozdania finansowe, etc. Natomiast ludzie często z mylnym, jeszcze starym, zakorzenionym, X czasu temu spojrzeniem, przychodzą do księgowego i oczekują, że to będzie osoba tak zwana, krawaty wiąże, usuwa ciąże, czyli ona będzie od wszystkiego. No, a jak ktoś jest od wszystkiego, to może też być od niczego, no, nie? Więc tutaj często biura rachunkowe oferują, są tak, takimi centrami usług dla biznesu. Można tam zrobić biuro wirtualne, masz doradcę podatkowego, możesz skorzystać z pośrednika finansowego, ubezpieczenia i w ogóle jest, jest, jest jakby szereg usług, które można uzupełnić, bo one są po prostu dla biznesu. No i spotkałem się właśnie z tym, że jedna z polecanych gdzieś tam pozycji naukowych odnośnie prowadzenia biura rachunkowego od strony compliance rekomenduje ankietę, w której zbieramy informacje na temat nie stricte klienta, ale te, właśnie ta ankieta, Potrzeb, czyli czy on będzie potrzebował finansowania, jak zamierza się ubiegać o to finansowanie, bo możemy ci kliencie drogi w tym pomóc. Więc jeśli faktycznie Twoje potrzeby są gdzieś tam bardziej rozbudowane, bądź masz aspiracje, żeby były bardziej rozbudowane, to warto zadać właśnie takie pytanie. I to jest chyba właśnie moment, żeby powiedzieć, że księgowy to nie jest doradca podatkowy. Księgowy? To jest częsty błąd. Tak, to jest częsty błąd, gdzie przychodzimy i chcemy, żeby właśnie ten księgowy wyświadczył nam usługę, która wchodzi w kompetencję doradcy podatkowego. A to jest przestępstwo, to jest 50 koła po kieszeni, nie? To, jest, to, jest, to jest po prostu przestępstwo, doradztwo bez uprawnień. Tam są ciężkie egzaminy, żeby zostać doradcą podatkowym, to musisz zdać niełatwe egzaminy, musisz mieć naprawdę, jak ja to mówię, łeb kwadratowy, żeby po prostu ogarnąć ten, tą, tą, ten, to rozgotowanie przepisów, ten gąszcz przepisów i, i być w tym dobry, nie I się w tym odnaleźć. Więc tutaj tak naprawdę, jeśli ja jeśli ja bym był poszukującym przedsiębiorcą i zadzwoniłbym do księgowego i miałbym aspirację, żeby to też fajnie obrazuje taki post na Facebooku, gdzie pisze ktoś tam zadaje pytania na forum. Jak i czy polecacie jakiegoś księgowego, żeby z Jodega przenieść się na spółkę? i super fajna świadomość w komentarzach, bo wszyscy piszą, to nie księgowy, idź do doradcy podatkowego i wtedy idą polecenia mhm. na doradców podatkowych, no nie? Więc mhm. jeśli my mówimy... To też chodziło, żeby nie było, bo w procesie przenoszenia, znaczy przekształcania JDG-a na, na ten, to też oczywiście księgowy bierze udział, tylko to było pewnie, żeby ułożyć strukturę, tak. jak na podatkach oszczędzić, przy, rezygnując z jdg przechodząc na spółkę. Także tak, to tak dokładnie. boli Tak, 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 dokładnie. I to <coughs> jeśli my rozmawiamy z księgowym, a księgowy mówi... Nie, nie, to jest z zakresu doradztwa podatkowego. Ja nie mogę tego panu tutaj odpowiedzieć wprost jednoznacznie na to pytanie. Oczywiście interdyscyplinarna wiedza księgowych jest super niezastąpiona. Wiele księgowych mogłoby z powodzeniem świadczyć usługi doradztwa podatkowego, ale jeśli taki księgowy nie ma, nie jest doradcą podatkowym i odmawia, to jest plus, a nie minus. To jest super dla niego, hmm. bo jest świadomy. Więc być może, jeśli ktoś nie ma usług doradztwa podatkowego w zakresie swoich usług, no to być może nie jest to biuro dla nas. Oczywiście z całym szacunkiem dla takiego biura to nie jest ujma na honorze powiedzieć, że się na czymś nie zna, bo zrobimy komuś więcej bałaganu Uczciwe niż to. By... Postawienie tak, to jest uczciwość po prostu w temacie. Ja od siebie powiem dla firm być może odrobinę większych niż firmy początkujące. Aczkolwiek warto, żeby początkujący również to usłyszeli, ponieważ to mówię akurat z naszej praktyki prowadzenia naszych firm. Że warto jest raz na jakiś czas robić taki troszeczkę test. Naszego biura księgowego, ale w rozumieniu takim, że warto jest wymieniać się doświadczeniami z innymi przedsiębiorcami, jak ich obsługuje ich biuro księgowe, bo często bardziej zaawansowani przedsiębiorcy zarzucają księgowym to, że idą po linii najmniejszego oporu, jeżeli chodzi o sposób rozliczania danej firmy, żeby to zaksięgować i żeby jakby nie patrzeć troszeczkę szerzej, troszeczkę bardziej kreatywnie, troszeczkę bardziej. E, Optymalnie nie wiem, czy jest dobre, ale w sposób bardziej korzystny dla przedsiębiorcy. Dlatego, szanowni słuchacze, rozmawiajcie z nimi, przedsiębiorcami, i po prostu zadawajcie luźne pytanie: jak ta współpraca z Waszą księgową? Jak u Was odbywa się to, 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 tamto? Bo nagle się okaże, że ten bullshit, który słyszycie, a propos tego, że musicie to coś donosić w wersji papierowej, może się nie okazać prawdą, tak jak wiele innych rzeczy. W związku z czym wiem, że Panuje wśród przedsiębiorców taka pewnego rodzaju klątwa, że jak zakładasz JD albo składasz spółkę, to wiele osób nagle traci kontakt z grawitacją, i wydaje im się, że już mają całą wiedzę finansową, HR-ową, sprzedażową. A tak nie jest generalnie w rzeczywistości, więc nie bójcie się opuścić gardy i przyznać, że czegoś nie wiecie, bądź że jesteście po prostu ciekawi, jak to się odbywa u innych, bo być może się okaże, że czy a propos biura księgowego, czy jakiejkolwiek innej zewnętrznej firmy, która daje wam usługi, że po prostu będziecie mogli dokonać lepszego wyboru. Więc tylko tak tytułem uzupełnienia na bazie mojej praktyki, bo ja już to widziałem wielokrotnie, że księgowość może działać wydajniej. Tak, to, mówię, nie, to nie, nie zawsze działają najlepiej, jak są w stanie, bo czasami po prostu idą. Tak, jak to po prostu ludzie, tam gdzie jest najwygodniej, najprościej, tak. najszybciej. Z tematami i też właśnie to, co powiedzieliśmy, mi się tak w głowie po, pojawił temat proaktywności ze strony księgowego. No nie? Mm -hmm. e, więc e, oczywiście są tematy, w których no, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, tak? no bo to jest samozatrudnienie, nie są wielkie te dochody, to jest tak naprawdę pracownik na własnej działalności gospodarczej, mm -hmm. samozatrudnione, tak. I nie jesteśmy tam w stanie przeprowadzić jakiejś optymalizacji, czy coś doradzić, coś więcej zrobić, bo po prostu mm -hmm. mamy związane ręce. Hello, mamy tutaj akty mm -hmm. prawne, które których musimy się trzymać, no i nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić legalnie nic, co, co by takiemu komuś pomogło lub polepszyło jego sytuację. Nie, ale ta właśnie proaktywność, jeśli widzimy, że ktoś, no nie wiem, przykład z, z niedawna, przedłuża się prawo do skorzystania z ulgi Mały ZUS, no to fajnie, żeby, żebym z tego skorzystał, tak? No bo to są zaoszczędzone pieniądze. No i pytanie, czy Twój księgowy ci o tym poinformował? Jeśli idzie ksef, to czy Twój księgowy da ci jakiś, jakąś podstawową wiedzę na temat tego, jak, co to jest. Jest w ogóle, jak z tego używać, czy to Cię będzie dotyczyć, czy to wchodzi od 1 lipca, czy od nowego roku. Więc to jest też fajne, żeby jak to, ale to jest jako bonus, tak? Proaktywna postawa, bo to nie będzie wszystkich dotyczyło. Yy, I to jest fajne, jeśli byłoby spełnione. I tutaj w ramach podsumowania. Pamiętajcie, nie ma idealnego biura rachunkowego. Każde biuro będzie w jakiś sposób odbiegać w mniejszym bądź większym stopniu od tych punktów, o których mówiliśmy, więc y, bądźmy ludźmi dla ludzi i po prostu y, tam, gdzie możemy przymknąć oko, bo na przykład coś nam nie będzie potrzebne, to przymknijmy oko, bo reszta czynników, czy tych warunków jest super spełniona, idźmy w to i, i, i naprawdę podejmijmy... Cieszmy się dobrą współpracą. Cieszmy się dobrą współpracą. Panowie, powoli zamykamy odcinek. Tak jest, yy, więc w ramach podsumowania, krótko, zwięźlej na temat. Pamiętajmy, aby przy wyborze biura rachunkowego, pamiętać, aby sprawdzić jego wizerunek w sieci i opinie, następnie kwalifikacje, technologię i lokalizację, w jakim nas biuro będzie obsługiwać, umowę, cennik oraz elastyczność, jaką, z jaką podchodzi do nas dane biuro rachunkowe, czy świadczą usługi towarzyszące. I pamiętajmy, nie ma idealnego biura rachunkowego. Więc jeżeli chcecie rozpocząć przygodę z biznesem, szukacie księgowości, chcecie zmienić biuro rachunkowe to zapraszamy do nas na stronę www.grupapik.pl. Piszcie formularze, dzwoncie do nas telefonicznie, na pewno odbierzemy, odpiszemy najszybciej jak się da. Zapraszamy. I z tego co mówiliście jest możliwość bezpłatnej konsultacji z Wami. Tak, oczywiście. No taka pierwsza rozmowa, czy możemy się umówić czy na Teamsach, czy przez telefon, porozmawiamy, jakie są oczekiwania, jakie są potrzeby, wyłożymy to. Mam, mamy nadzieję, że jak najprostszym i zrozumiałym językiem, żeby było wszystko jasne. Wycenimy, no i zostawimy z ofertą do do podjęcia decyzji. I dostawiamy kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli macie jakiekolwiek pytania w tym temacie, do naszych specjalistów od księgowości, to proszę piszcie je w komentarzach pod tym filmem. Mam nadzieję, że wywoła się ciekawa i merytoryczna dyskusja. I trzymamy kciuki za to, żeby wybór biura księgowego był dla Was. Po prostu dobrym wyborem, bo sam z doświadczenia wiem, że jak w tym aspekcie człowiek się pomyli, to potem odkręcanie pewnych rzeczy troszeczkę może trwać. Więc zachęcam Was, żebyście tego nie robili na chybcika, powierzchownie, nonszalancko, tylko naprawdę poświęcie temu uwagę i czas i trzymam kciuki, żeby Wasz wybór był możliwie najlepszym wyborem. Dziękujemy za Wasz czas, kłaniamy się nisko. Panowie, dziękuję za rozmowę. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo.